Zacznę od tekstu, bo będę mówić o celowniku w tekstach. Cyprian Kamil Norwidz napisał dedykację, wiersz, który jest jednocześnie dedykacją, aktem mowy. Dlatego tobie, o Warszawo, niosę dziś księgę mniej złoconą. Dotknij jej swoją ręką krwawą, nie dzieweczko ty, nie matrono. Syrena herbem twym zwodnicza, lecz ja zmierzyłem oceany, a pamiętałem cię z oblicza, jak ty samotny, zapomniany. I na końcu to, co ważne, ofiarowanie, prośba o przyjęcie. Przyjm i chęciami chęci zmień, o tym młodości mej stolico, z bruku twego radbym mieć kamień, na którym krew i łza nie świcą. Współczesny pisarz również dedykuje swoją powieść swojemu rodzinnemu miastu Warszawie. Będziemy mówić o dedykacjach. Komu z nas nie zdarzyło się stać w kolejce, długiej kolejce do popularnego pisarza z prośbą, aby wpisał nam autograf, a jeszcze lepiej dedykację. Remigiusz Mróz, jedna z najpopularniejszych postaci literatury popularnej, robi spotkania. Komuś się udało. Dla Kuby z wyrazami miłości, raczej mroźnej niż gorącej. Kto z nas nie chciałby mieć dedykacji, takiej dedykacji? Kiedy słowo dedykacja pojawiło się w języku polskim? Wiemy, że istniało już w wieku XVII, dzięki słownikowi języka polskiego XVII i pierwszej połowy XVIII wieku. Odnotowuje je Samuel Bogumił Linde w swoim słowniku z początku wieku XIX. Mamy słowo dedykacja w słowniku języka polskiego, tak zwanym wileńskim, z 1861 roku. Zawarte jest w słowniku języka polskiego Karłowicza, Kryńskiego, Niedźwieckiego, słowniku warszawskim z początkowych dekad wieku XX. Jest w wielkim, wielkim słowniku języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Jest obecne w mniejszym słowniku pod redakcją Mieczysława Szymczaka, trochę późniejszym. Jest obecny w praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny pod redakcją Haliny Skółkowej. 50 tomów, wśród nich dedykacja. Jest w słowniku współczesnego języka polskiego Bogusława Dunaja. Odnotowuje to słowo inny słownik języka polskiego pod redakcją Mirosława Bańki. Wreszcie także uniwersalny słownik języka polskiego pod redakcją Stanisława Dubisza zawiera słowo dedykacja. Jest w wielokrotnie już przywoływanym dzisiaj wielkim słowniku języka polskiego PAN pod redakcją Piotra Żmigrodzkiego. To znakomity słownik, jedyny słownik polski, całkowicie online, istniejący tylko w przestrzeni wirtualnej. Skąd słowo pochodzi? Nie zdziwimy się przecież, że z łaciny, z rzeczownika dedicatio, poświęcenie, a ten rzeczownik powstał na bazie łacińskiego czasownika dedicare, ofiarować, poświęcić. Przechodzimy do definicji słownikowych. Skoro jest pierwsza definicja, będą i następne. Pierwsza definicja mówi, że jest to krótki tekst, w którym autor symbolicznie ofiarowuje komuś swój utwór albo określony przedmiot. Jaka może być dedykacja? Drukowana, odręczna, rękopiśmienna. Czyja? Kogo? Autora, autorki. Dla kogo? Dla kolegi, dla męża, dla Joanny. Gdzie? Na książce, na płycie. Co może być z dedykacją? Album, fotografia, plakat, płyta. Co można zrobić z dedykacją? Co robi się z dedykacją? Można ją napisać, wpisać, otrzymać, przeczytać, uzyskać.
Można też prosić o dedykację, stojąc, czekając na to od naszego ulubionego autora. Druga definicja słownikowa mówi: celowe przeznaczenie produkowanego urządzenia do współpracy z innym urządzeniem. Co może spełniać taką definicję? Aparat, na przykład dedykacja do aparatu, flash, obiektyw z dedykacją. Pamiętajmy, że słowo w tym znaczeniu, dedykowany w tym znaczeniu, występuje tylko w języku specjalistycznym. Dedykowane serwery, łącza, systemy, aplikacje. Słowo, to znaczenie rozszerza się, a zatem producent dedykuje swoje produkty współczesnej kobiecie. Językoznawcy wobec takiego użycia mają mieszane uczucia. I tak, i nie. Definicja słownikowa trzecia należy do dyskursu religijnego i oznacza nadanie jakimś przedmiotom, obiektom charakteru sakralnego podczas stosownego obrzędu liturgicznego. Dedykacja kościoła, dedykacja ołtarza. Przyjrzyjmy się typom dedykacji, tej dedykacji, która nas tu interesuje, w znaczeniu pierwszym. Książka ofiarowana komuś, tekst mówiący o tym akcie. Mamy zatem dedykację autorską, która stanowi integralną część książki opublikowanej, ale także może być odręcznym, okazjonalnym wpisem autora na książce. Drugi typ, podobnie jak pierwszy, również ze względu na autora tego tekstu, to tekst napisany przez osobę trzecią, nie autora, nie odbiorcę, ale kogoś, kto chce obdarzyć książką, kogoś z jakiegoś powodu dla niej ważnego. Ta dedykacja może być wpisana na kartach książki, może być też dodana do książki na oddzielnej karcie. Często dyskutuje się, czy dedykacja w książce to miły gest i coś, co dodaje wartości książce, czy może barbarzyństwo. Ja, rzecz jasna, jestem zwolenniczką tej pierwszej interpretacji dedykacji. Parę przykładów, bo i przykładów będzie tutaj sporo, proszę Państwa. To jest powieść, nie jest nikomu dedykowana. Tak pisze pisarz, prowokator Charles Bukowski. Rzeczywiście rzadko zdarzają się książki bez dedykacji. Kto nie chciałby mieć książki z taką dedykacją od takiej pisarki albo od takiej, czy nie marzymy, my lubiący czytać? Ale proszę Państwa, wiesz jak jest. Bierzesz książkę, zaglądasz na stronę z dedykacją i odkrywasz, że po raz kolejny autor zadedykował swoją powieść komuś innemu, nie tobie, nie tym razem. Ponieważ jeszcze się nie spotkaliśmy, albo znamy się tylko przelotnie, albo szalejemy za sobą, albo stanowczo zbyt długo się nie widzieliśmy, albo w jakimś stopniu jesteśmy spokrewnieni i tak dalej. Ale nie, ta książka jest dla ciebie, dla każdego. Sam wiesz z wyrazami czego i zapewne wiesz czemu. Neil Gaiman. Wszystkim dziewczętom, które stanęły w obliczu niesprawiedliwości i zostały uciszone, razem muszą nas usłyszeć. Naszym babciom Marcin, autor, i Bartek. Zdarzają się sytuacje, kiedy autorzy bawią się. Bawi się Friedrich Nietzsche, kiedy pisze dla wszystkich i dla nikogo. Chociaż pewnie niczego raczej nie traktujemy jako żartownisia. Ale już Gałczyński lubił żartować. Jaśnie oświeconemu panu Tadeuszowi Kubalskiemu, tudzież świętej pamięci cioteczkom moim, Pytonisie, Ramonie, Ortoepi, Lenorze, Eurazji, Titinie, Ataraksji, Republice, Jerozolimie, Aj,
antropozooteratologii, trampolinie, od trąby powietrznej w kwiecie wieku na ulicach bostońskich porwanym poświęca nieutulony autor. Maryjowi, psu nieznanego pochodzenia, gdyby nie twoja pomoc, skończyłbym tę książkę wieki temu. Jeszcze jedna oryginalna dedykacja. E. Cummings tak podziękował, nie dziękując, wydawnictwom, które odrzuciły jego tomik poezji. W dedykacji są nazwiska wydawców, nazwy wydawnictw, a całość układa się w kształt urny pogrzebowej. Kiedy piszemy dedykacje, kiedy autorzy piszą dedykacje, dobrze byłoby pamiętać sentencję łacińską. Słowa ulatują, pismo pozostaje. Jorge Luis Borges ożenił się w późnym wieku. Tuż po ślubie ofiarował książkę swojej małżonce. Czym jest jakaś dedykacja? Czym jest ta stronica? Nie jest podarowaniem tej rzeczy wśród rzeczy, książki, ani składających się na nią liter. Jest w jakiś magiczny sposób podarowaniem niedostępnego czasu, w którym została napisana i co z pewnością jest nie mniej intymne, darem dnia jutrzejszego i dzisiejszego. Możemy dać tylko miłość. Dar miłości pozostał w książce krótko. Po 3 latach państwo Borges rozwiedli się. Dedykacja pozostała. Inaczej było w przypadku szatańskich wersetów Salmana Rushdiego. Pierwsze wydanie było dedykowane Marianne, jego żonie. Ale w drugim wydaniu pisarz już zmienił dedykację osobom i organizacjom, które wsparły publikację. Z żoną wziął rozwód i Marianne zniknęła z dziejów literatury na zawsze. Może trochę teorii genologicznej, czyli o typie tekstu, jakim jest dedykacja. Wracamy do tego podziału, o którym już wspomniałam. Dedykacje rękopiśmienne to takie formuły językowe, które cechują się dwoma podstawowymi atrybutami. Po pierwsze, mają charakter jednostkowy. Nawet jeśli są powtarzalne, to jednak pozostają w dalszym ciągu wyjątkowe. Taka dedykacja rękopiśmienna jest znakiem kontaktu czytelnika z autorem. Dedykacja rękopiśmienna ma charakter osobisty. Ta formuła buduje więź między ofiarodawcą a obdarowanym. Jest czymś intymnym, czymś, co sprawia obdarowanemu przyjemność. Dedykacje drukowane. Dedykacjami drukowanymi nazywa się mechanicznie opatrzone wszystkie egzemplarze danego wydania. Tutaj autor też ofiarowuje swoje dzieło konkretnej osobie lub grupie osób, ale sam akt ofiarowania jest upowszechniony. Znowu umieszczenie dedykacji ma budować wrażenie bezpośredniego kontaktu, tworzyć atmosferę prywatności czy nawet intymności, ale jest to iluzja. Zawsze obecny będzie trzeci uczestnik aktu komunikacyjnego, czyli świadek, czyli czytelnik. Dedykacja zaliczana jest do gatunków paratekstowych, czyli takich, które towarzyszą tekstowi, które stanowią jego obudowę. Są trwale związane z dziełem. Stanowią obok motta, słowa wstępnego, posłowia, obudowę tekstu właściwego. Organizacja tekstu dedykacji uzależniona jest od składni czasownika dedykować. Kto dedykuje komu co, ale w przypadku rzeczownika dedykacja składnia jest inna. Dedykacja czyja, kogo, tu dopełniacz, dla kogo dopełniacz.
Warto zauważyć, że w typie tekstu, jakim jest dedykacja, szyk składniowy jest odwrócony. Tu inicjalną pozycję zajmuje rzeczownik nazywający adresata. Dlaczego? Dedykacja to typowy, minimalny tekst o funkcji grzecznościowej. A to sprawia właśnie, że realizuje wzorzec taki. Komu, z jakiej okazji, po co? Czyli zaczynamy od celownika, z jakiej okazji, po co i fakultatywnie mianownik. Bo w grzeczności polskiej to adresat, to odbiorca jest ważniejszy od nadawcy, w tym wypadku od dedykującego. I z tego wynika kolejność składników. Ty i ja, inaczej mówiąc, nie ja i ty. Synonimami dedykować są takie słowa: dać, ofiarować, poświęcić. To poświęcić jest uważane za przestarzałe, za archaiczne. Złożyć w darze, oddać, darować. Zazwyczaj we współczesnych dedykacjach drukowanych i rękopiśmiennych czasownik jest pomijany. Pojawiają się dedykacje, w których w pozycji inicjalnej występuje rzeczownik abstrakcyjny pamięć w celowniku. Jest on uzupełniony o wyrazy, które nazywają osoby nieżyjące. Pamięci Piotra A. Dobkowskiego, Remigiusz Mróz. Adresata wskazuje się, jak wiemy już z poprzedniego wykładu, także z użyciem konstrukcji dopełniaczowej. Dla plus rzeczownik w dopełniaczu plus fakultatywne wskazanie ofiarodawcy, mianowniku. Konstrukcje z przyimkiem dla w dedykacjach są rzadkie. Są charakterystyczne dla dawnych typów tekstów, dla sztambuchów. Są też typowe w dedykacjach oficjalnych i wyzyskiwane w tekstach każdego z nas, kto ma ochotę komuś ofiarować książkę. Przykładem z dziedziny kultury jest utwór muzyczny dla Elizy Ludwika van Beethovena. Parę realizacji wzorca dedykacji. We wzorca dedykować komu? Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi, Daszkiewiczowi, Feliksowi Kułakowskiemu. To początek Dziadów części trzeciej Adama Mickiewicza. 19-letniej matronie, księżnie Karolinie W., dowód czci dla rzadkich jej przymiotów, pracę tę poświęca autor. Tym, z którymi błogo, poufnie i często rozmawiałem. Jaśnie wielmożnej pannie zacnej Leontynie Bochenkównej. Drogiemu przyjacielowi Franciszkowi i tak dalej. Ale nie tylko osobom się darowuje książkę. Przesławnemu Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w 500. rocznicę jego odnowienia przez króla Władysława Jagieły i tak dalej, i tak dalej. Mogile Wandy pod Krakowem w dowód głębokiego poważania poświęca autor. Duchowi, który na ziemi był miną. Jak widzimy, można książkę ofiarować, dedykować człowiekowi, ale i innym formom bytów. Dedykujemy komuś. Odmiana słowa trudnego, które pojawia się w tytule tego wykładu. Czy przyjaciel jest słowem trudnym? W liczbie pojedynczej nie. Zaznaczyłam kolorowo w celowniki, ale jak widzimy, tu wszystko jest regularne. Jeśli zastanawiamy się nad odmianą, sięgamy do słownika poprawnej polszczyzny albo do słownika wyrazów trudnych i kłopotliwych. Użycie słowa przyjaciel, co dasz dobremu przyjacielowi, nie zginie. Nowemu przyjacielowi nie ufaj bardziej niż staremu wrogowi. Rodzaj żeński,
bez trudności. Oddychamy z ulgą. Krok po kroku pomożesz swojej przyjaciółce w trudnej sytuacji. Odmiana w liczbie mnogiej słowa przyjaciółki, bez problemów, bez trudności, bez kłopotów. Ufam moim przyjaciółkom, ale nie w 100%. Jednak trudna odmiana w liczbie mnogiej. Przyjaciele, przyjaciół, przyjaciołom, przyjaciół z przyjaciółmi, o przyjaciołach, przyjaciele. Przyjaźń polega na tym, także na tym, że nie dostarcza się przyjaciołom zbytecznych zgryzot. Dlaczego przyjaciołom, nie przyjacielom? Otóż w polszczyźnie funkcjonował niegdyś wyraz przyjacioły, jak anioły, syny, chłopy, który zastąpiono wyrazem przyjaciele. Ale o ile forma mianownika liczby mnogiej uległa zmianie, o tyle ślady po dawnym słowie są wciąż obecne w pozostałych przypadkach. Stąd też temat fleksyjny przyjaciół, przyjaciół, który warunkuje poprawną odmianę. Odmiana przyjacioły, przyjacioły, przyjaciół, przyjaciołom, przyjacioły, z przyjaciółmi, o przyjaciołach, przyjacioły. Czy dojdzie do ujednolicenia form liczby mnogiej i pojedynczej w przypadku przyjaciół? Zobaczymy. Niektóre przyimki wymagają celownika. To ku, dzięki, wbrew, przeciw. Dzieciom polskim te pieśni podawa ku nadziei dni lepszych Jan Sawa, czyli Maria Konopnicka. Ku uczczeniu oficerów rosyjskich to Kornal Ujejski. I zakończenie, proszę Państwa. Celownik odpowiadający na pytanie komu czemu realizuje się w dopełnieniu. Wymienia cel ruchu lub czynności, ich skutek. Łączy się z czasownikami przechodnimi, kupuje ci książkę. Wymaga kilku czasowników, użycie celownika wymaga też kilku czasowników nieprzechodnich. Pomagać komu i zwrotnych, podobać się komu. To, co ładne w celowniku, to to, że służy wyrażaniu czynności interakcyjnych. Łączy podmiot z obiektem czynności, ze współuczestnikiem tej czynności, powiedziałabym może lepiej i bardziej ludzko. Celownik jest przypadkiem gramatycznym w regresie, bo jest uważany za przypadek trudny. Skoro trudny, to jest i omijany. W tekstach zauważalne jest zanikanie tego przypadka, zastępowanie go innymi konstrukcjami. Celownik występuje rzadko, jego użycie jest ograniczone. Pojawia się w wielu formach archaicznych, co pokazywałam w części przykładów, także w formach kliszowanych, takich powtarzalnych, takich, które wychodzą z użycia. A więc, gdy wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły. Skrzydlate słowo dzisiaj. System deklinacyjny, który jest skomplikowany w języku polskim, dąży do uproszczenia i eliminacji najrzadziej występujących przypadków, zastąpienia ich formami częstszymi, bardziej znanymi użytkownikom, bardziej im przyjaznymi. Ale dedykacje jako gatunek mowy o ustalonym kształcie dobrze konserwują użycie celownika. Na koniec powiedziałabym, że dedykacja może stanowić coś w rodzaju językowego rezerwatu dla celownika. Przenieśmy się na koniec do Białowieskiego Parku Narodowego. W XIX wieku to była jedyna naturalna ostoja żubra. Żubrów było do 2000. W roku 1919 zginął ostatni żubr w Puszczy Białowieskiej. Po II wojnie światowej zaczęto powiększać przestrzeń tego
w tej puszczy. Nastąpił etap utworzenia hodowli wolnej. W 1952 roku zostały wypuszczone pierwsze żubry na wolność. Urodziło się pierwsze ciele na wolności. Obecnie w Puszczy Białowieskiej żyje najliczniejsza populacja wolnościowa żubra na świecie. Jest ich ponad 715 od zera. A dzisiaj w Teremiskach, to miejscowość na obrzeżach, możemy zobaczyć takie sielskie obrazki. Żubry za oknami, spacerujące ulicami. A zatem może życie celownika w naturalnym środowisku dedykacji, także w tekstach kliszowanych, ułoży się podobnie jak życie żubra. To trochę od nas zależy. Dziękuję bardzo.